Jak pan sądzi, czemu służyła dzisiaj ta tutaj demonstracja? Co to mogło dać, co spowodować? Podgrzewanie nastrojów, wywoływanie agresji w narodzie, otępianie i ogłupianie narodu. No, to jest docelowe, żeby ogłupić najpierw, żeby najpierw później okraść, to trzeba ogłupić. Przepraszam, że mówię tak chaotycznie, ale właśnie media nam strasznie mało czasu poświęcają i dlatego chcę się wypowiedzieć i jakiś szeroki wachlarz wypowiedzi poruszyć jak gdyby różne aspekty. To po kolei może. Dlaczego państwo tu jesteście dzisiaj? Chcemy otworzyć Polakom oczy, że istnieje inna, większa Polska ludzi świadomych, nieskołowanych, którzy przyjeżdżają i im takie, że tak powiem bardzo kolokwialnie, takie kity może ktoś żenić. Zresztą moje hasła, nasze hasła bardzo dobrze, w sposób taki trafny, myślę, wyrażają to, co myślimy. Jakie jest najważniejsze hasło dzisiejszego dnia od państwa? No nie wiem, każdy ma różną wrażliwość. Nie pomoże wam Europa, TW Bolek i ulica, bowiem my wiemy, że wy zdrajcy, Nowoczesna Targowica. Jak oni reagowali na takie hasła? Pukali się w czoło, jak ktoś nie ma argumentów, to myśli, że ktoś jest, ale przecież, że ktoś jest właśnie, no ma coś nie po kolei. Pokazywali, i monety rzucali. Ale spotkaliście się panowie dzisiaj z jakąś tutaj agresją z ich strony? No pewnie, agresja to na plucie, nie plucie i 50 policjantów. Dlatego, a nas jest tylko 6 osób. A co to znaczy chroni właśnie, bo tutaj no nie mamy oddziela, pełnego... Oddziela nas no. Od agresji, która nas otacza naokoło. I to panowie wnioskowali o to, czy... Nie, tak... nie. Policja wie, że jacy oni są demokraci, jacy są, prawda, tak, przyjacielsko się odnoszą do tych, którzy mają inne zdanie i ośmielają się prezentować w taki nieskrępowany sposób swoje myśli. A to my jesteśmy spokojni, nie jesteśmy agresywni, sobie stoimy, ale im to przeszkadza. A nam nie przeszkadza, że oni idą, trąbią, plują. A jakie środowiska, panów zdaniem, brały dzisiaj udział w tym marszu? Wystarczy? To związane z patologią obywatelską, z paskudnym stronnictwem lewusów, z tymi, którym było przez ostatnie 25 lat bardzo dobrze się żyło w Polsce. Okradali. To zresztą ja myślę, że nowa władza zrobi audyt o stanie państwa, o stanie agencji rządowych i jak to się odbywało, jakie nadużycia, jakie afery były. Służby jak CBA, prokuratura niezależna, sądy dowiodą, że te afery to były na porządku dziennym, nam by się Polakom naprawdę o wiele lepiej żyło, gdyby oni nie pili naszej polskiej krwi. Ci złodzieje. Teraz stają się nowoczesnymi złodziejami. Ale pocieszyłem ich. Nie traćcie nadziei. W kodzie pokładajcie nadzieję. Jeszcze przyjdą rządy, będą rządzić nowocześni złodzieje. Jak panowie sądzicie, ilu ludzi dzisiaj mogło przyjść na ten marsz? Około 20. 15, nie, 20 15, myślę, że nie. A zresztą, właśnie ważną kwestię chciałbym poruszyć, a propos obliczania ilości uczestników jakichśkolwiek zgromadzeń. Przecież jesteśmy zagrożeni i terroryzmem i tak dalej. Policja musi wiedzieć, musi w dobie dzisiejszej techniki to powinno być, ile jest uczestników. Przecież są drony, mogą zrobić siatkę jakąś kartograficzną, oczywiście, ja mówię w dużym uproszczeniu i obliczyć naprawdę bardzo dokładnie. Ale to skąd się biorą aż takie dysproporcje, bo jedne źródła podają powiedzmy liczbę kilku tysięcy, inne kilkudziesięciu, jeszcze inne mogą powiedzieć, że 100 tysięcy ludzi było. Media tak zwanego gówniego nurtu przekazują, że było bardzo dużo, było bardzo spokojnie, było bardzo spontanicznie, grzecznie, przyjacielsko, miłośnie. I było bardzo dużo uczestników. No takie już są to, bo też te media są na służbie kłamstwa, bo też mają udziały w tym ograbianiu naszej ojczyzny. No tak, ale nie można zaprzeczyć, że jednak dzisiaj było dużo ludzi. Czy obawiacie się panowie, że takie wiece pozwolą na powrót Balcerowicza, o czym się coraz częściej mówi? W końcu on udzielił im poparcia. Nie mam pamięci do nazwisk, natomiast pamiętam kiedyś działania zbrodniarza profesora Leszka B., pseudonim Boa Dusiciel. Nim by też trzeba się zająć. Powinno się zająć. I jego kolesiami. Jaką krzywdę wyrządzili Polsce. To są zbrodniarze przez duże Z.
Naprawdę w innym punkcie byśmy dzisiaj byli. Kraj w sercu Europy z dostępem do morza. 85% kopalin węgla kamiennego znajduje się w Polsce. I my wyjeżdżamy na zachód komuś gary myć. Rodziny się przez to rozbijają, rozłąka jest, dzieci się nie wychowują w rodzinach normalnie. Jesteśmy żebrakami Europy. A powinniśmy tutaj raj sobie utworzyć razem. Gdyby było uczciwe państwo, byliby też uczciwi obywatele. I to wszystko naprawdę by szło w dobrym kierunku. Ja jestem bardziej pewien właśnie dzisiaj niż kiedykolwiek, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.